Witam wszystkich dzisiaj zgromadzonych w samym centrum Nowej Sarzyny w dniu bardzo ważnym dla nas, bowiem dzisiaj przypada przede wszystkim 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. My również przyłączamy się do tego święta, ale na sportowo, poprzez swój udział w pierwszym ulicznym biegu Konstytucji 3 maja, którego głównym patronatem, honorowym patronatem objął burmistrz miasta i gminy Nowa Sarzyna. Drodzy Państwo, spotykamy się na pierwszym biegu ulicznym w Nowej Sarzynie. Tak jak powiedziała Pani, jest to święto Konstytucji 3 maja. Wpadliśmy na pomysł, że trochę w inny sposób będziemy świętować. Nie będą to akademie, nie będą odczyty, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się poruszać, o to, żeby być razem. Dlatego cieszę się, że jest ponad 130-140 zawodników i zawodniczek, że chcecie rywalizować i mam nadzieję, jestem przekonany, że będzie to taki sportowy, olimpijska rywalizacja. Życzę wszystkim wielu sportowych wrażeń, zwycięstwa, a na pewno wszystkim życzę dobiegnięcia do mety. Pierwszy bieg uliczny w Nowej Sarzynie uważam za otwarty. I zapraszam na start. Dziękuję panu burmistrzowi za otwarcie pierwszego biegu ulicznego i za to, że zagrzewa nas wszystkich do walki, ale ja jeszcze poproszę panią Annę Bęben również, aby dorzuciła swoje słowo. Bardzo się cieszę, że zobaczyłam tyle tutaj młodych tych sportowców. Myślę, że ten bieg to będzie taką waszą pierwszą, takim początkiem przygody sportowej. Ja zaczęłam biegać, kończywszy 60 lat. Wtedy sumiennie trenowałam, solidnie wykonywałam plan, który sobie założyłam. I już w pierwszym roku udało mi się stanąć na podium w Krakowie, oczywiście w swojej kategorii wiekowej. W ubiegłym roku przebiegłam maraton, to jest 42 km, 195 metrów dokładnie. I naprawdę uwierzcie mi, że warto biegać dla samodyscypliny, dla zdrowia. Jeszcze są takie fajne nagrody, że można sobie ich wybiegać, na przykład DVD, konsole do gier. I zachęcam bardzo was wszystkich. Myślę, że na drugi rok spotkamy się w jeszcze większym gronie i staniecie sobie tutaj i pochwalicie się swoimi sukcesami. A jeszcze wam życzę, co byście się nie dali pokonać i babci, także oby babcia została na samym końcu. I życzę wam wszystkim powodzenia i dobiegnięcia do mety. Dziękuję.
zadać cios. Jesteśmy najlepsi. Zdobędziemy szczyty gór, rozbijemy głową mur. Jesteśmy najlepsi. Nawet kiedy wieje chłód, wszyscy razem zawsze w przód. Jesteśmy najlepsi. Niech przeciwnik o tym wie, że my nie poddamy się. Jesteśmy najlepsi. Raz, dwa, trzy. Zwyciężymy właśnie my. Niech się leje pot i niech kapią łzy. My wracamy znów do gry. Raz, dwa, trzy. Zwyciężymy właśnie my. Niech się leje pot i niech kapią łzy. My wracamy znów do gry. Raz, dwa, trzy. Zwyciężymy właśnie my. Niech się leje pot i niech kapią łzy. My wracamy znów do gry. Raz, dwa, trzy.